Chrzanowska Telewizja Lokalna, Agnieszka Filipowicz, witam Państwa serdecznie i zapraszam na ostatni nasz program w tym roku. Przypomnimy w nim, co działo się w Chrzanowie w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Ale końcówka roku to nie tylko czas podsumowań, ale również snucia planów na przyszłość. Dlatego również powiemy o budżecie uchwalonym w tym tygodniu przez Radę Miejską na 2018 rok. W tym tygodniu Rada Miejska uchwaliła budżet na 2018 rok. Praktycznie bez dyskusji i jednomyślnie przyjęła Rada Miejska Chrzanowa budżet gminy na przyszły rok. Opinie wszystkich komisji Rady były pozytywne. Finanse gminy wydają się być stabilne. W 2018 roku zadłużenie zmniejszy się z 31 do około 30 milionów złotych, m.in. dzięki zaplanowanej spłacie obligacji z 2011 i 2012 roku. Deficyt budżetowy wyniesie 11,5 miliona. Dochody sięgną ponad 174 milionów. Prognozowane dochody na 2018 rok wynoszą 174 miliony 70 879 zł, a wydatki 185 miliónów 570 879 zł. Deficyt budżetowy wyniesie 11 miliónów 500 tysięcy zł i pokryty zostanie w całości wolnymi środkami po rozliczeniu roku 2016 w wysokości 10 milionów złotych oraz przychodami pochodzącymi z planowanych środków, które szacuje się za rok 2017 w wysokości 1,5 miliona złotych. Tradycyjnie największą pulę pieniędzy pochłonie oświata. Na ogólne wydatki około 180 milionów złotych, 52 miliony z budżetu idzie na utrzymanie oświaty w całym wymiarze, ale chodzi o to, żeby nasze dzieci, nasza młodzież miała dobre warunki w szkołach, dobre dojścia, również system przedszkolny funkcjonuje, żłobek. Od tej strony socjalnych ten budżet stwarza gwarancję spokojnego bytu dla naszego społeczeństwa. To jest dla nas najważniejsze zresztą, żeby ludzie się czuli w tym mieście dobrze. A czy poziom inwestycji Pana zdaniem jest zadowalający? Poziom inwestycji jest dobry, bo on przekracza w stosunku do ogółu wydatków ponad 15% tych wydatków, co w przeliczeniu na złotówki to jest ponad 29 milionów złotych. Jest to pokaźna suma i jest to wskaźnik, który w hierarchii dobrych ekonomistów w Polsce usadawia naszą gminę w górnej półce. To jest wysoki wydatek w stosunku do ogółu wydatków, a przecież jeszcze nie mamy jeszcze ostatecznych rozstrzygnięć w zakresie pozyskania środków zewnętrznych. Tu jest na razie zablokowana sprawa, nie mamy ich za wiele, ale zgłosiliśmy swoje akcesy, oczekujemy na pozytywne rozstrzygnięcia w przyszłym roku. Czy te środki z Unii wpłyną? Trudno powiedzieć. Najważniejsze inwestycje przyszłoroczne, które Pana cieszą? To jest cały blok ulicy Jagiellońskiej, bo to się tak wydaje, ale ta ulica Jagiellońska, będąca w centrum naszego miasta, no niezbyt ładnie się prezentuje, ale również tam przyjęliśmy kilka budynków, które poddaliśmy generalnym remontom i jakiś wystroju nowego i przesuniemy całą sprawę socjalną, to znaczy przejdzie tam ośrodek pomocy społecznej, będą tam mieszkania dla ludzi naprawdę biednych, także i ładnie, ale i funkcjonalnie i korzystne dla naszych mieszkańców, szczególnie tych, którzy potrzebują tej pomocy. Uchwałę budżetową radni przyjęli jednomyślnie. Na koniec padła jeszcze deklaracja ze strony burmistrza, że w razie pojawienia się możliwości finansowych w przyszłym roku, w pierwszej kolejności, poza zadaniami uwzględnionymi w budżecie, zostaną one przeznaczone na oświetlenie Luszowic, Pogorzyc i Borowca. To już ostatnie chwile 2017 roku. Przypomnijmy, co działo się w tym czasie w Chrzanowie.
Dzisiaj w Klangu muzyczne podsumowanie 2017 roku. Rok 2017 przejdzie do historii jako jeden z najlepszych na chrzanowskiej scenie muzycznej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy sporo działo się w powiecie chrzanowskim, nie tylko w temacie koncertów, ale również premier płytowych. Warto przypomnieć najważniejsze muzyczne wydarzenia Anno Domini 2017. W końcu to się wydarzyło, choć minęło w brud miesięcy. Na YouTubie mi wybiło subskrybentów 100 tysięcy. Zacznijmy od internetu, bo ostatnie 12 miesięcy było czasem Wojtka Szumańskiego. YouTuber z Chrzanowa osiągnął liczbę 100 tysięcy subskrybentów. Jednak za jeden z ważniejszych momentów można uznać wydanie w styczniu debiutanckiej płyty. Nowej płyty z pierwszym wokalistą zespołu doczekali się również fani Sztywnego Pala Azji. Album Szara powstał przy udziale Leszka Nowaka oraz basisty T-Law Pawła Nazimka. Sporym wydarzeniem okazał się pierwszy chrzanowski festiwal perkusyjny, czyli Caban Drummer Fest. Sukces imprezy odbił się szerokim echem, a dwóch bębniarzy, Wiktor Palik i Eryk Gruca, wygrało prestiżowy plebiscyt Polskie Nagrody Perkusyjne w kategorii Nadzieja. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się przegląd zespołów muzycznych Klang. Rekordowa frekwencja i bardzo wysoki poziom sprawiły, że wygranie tegorocznej edycji smakowało lepiej niż zwykle. Pierwsze miejsce przypadło chrzanowskiej formacji Gentle Blow. Latem swoje epki wydały trzy wiejskie zespoły Insanity oraz Wyjście Awaryjne. Twórcy koncertowego hitu Andrzej podkreślali znaczenie posiadania w portfolio profesjonalnie zrealizowanego krążka. Zespół pierwsze, co powinien zrobić, to dążyć naprawdę do nagrania takiej epy i to już można wysłać, pokazać przeglądy i tak dalej i ludziom dawać. W listopadzie ukazał się debiutancki album punk rockowej grupy Pod Prąd. Fani zespołu mogli też zobaczyć teledysk do utworu Moje Miasto, zrealizowany przez chrzanowską telewizję lokalną. Dlaczego tak się dzieje? Kto odbiera nam nadzieję? Dlaczego tak się dzieje? Kto odbiera nam nadzieję? Podczas Dni Chrzanowa odbyła się trzecia już edycja imprezy Kumple dla Kumpli. W tym roku inicjatywę Sławka i Magdy Wrońskich wsparli oprócz lokalnych składów również Łona i Weber oraz Organek. To nie koniec pozytywnych informacji, bo zespoły Lunatyk oraz Kurtyna lada moment wypuszczą płyty. Wszystko wskazuje na to, że niebawem będzie można posłuchać drugiej płyty punk rockowców z Detrep. I pięknie zrobił się ten świat, gdzie ludzie dotąd gnoju żyli. Wystarczył jeden mały kwiat, aby na nowo uwierzyli. Jedyna zła wiadomość przyszła z obozu tajnej listy. Grupa zawiesiła działalność. Warto jednak oczekiwać wydarzeń 2018 roku. W Chrzanowie zagrają m.in. Hańba, Lej Mi Pół czy legendarni Analoksi. Fani dobrego grania powinni być zadowoleni. O historii Chrzanowa inaczej opowiada Teresa Bigaj. Po latach, właściwie chyba w roku 2014, trafiłam na te pamiętniki, zainteresowały mnie, no i powstała właśnie ta książka, która przedstawia życie rodziny Sroków na tle wydarzeń historycznych Polski, prawda? Bo to się z tym łączy, już nie mówiąc, że na tle wydarzeń zachodzących właśnie tutaj w obrębie Chrzanowa. W gminie Babice, w Chrzanowie, w Luszowicach, w Czebini i jeszcze w okresie powojennym na ziemiach odzyskanych, to znaczy w okolicach Międzychód, Skwierzyna, Gorzów. Kiedy to się wszystko w tej książce zaczyna, czyli odkąd rodzice zaczęli pisać? W tej książce zaczyna się od 1842 roku, czyli to są opowiadania ojca, który od swojego ojca słyszał o swoim dziadku, bo właśnie w tych latach urodził się mój pradziadek w Wiankowicach. I od tego czasu zaczyna się, opisuje właśnie dzieje. Dokąd? Do 1987 roku. To nie były tylko pamiętniki, ale spotkania z ludźmi, którzy pamiętali te czasy, pamiętali rodziców?
Tak, to były czasy spotkań właśnie z ludźmi, którzy pamiętali te czasy, pamiętali bardzo dobrze rodziców. To był sąsiad na przykład, Jan Piekarczyk, którego jak ja go odwiedziłam, miał 96 lat. A drugą taką osobą, która mi przekazała bardzo dużo wiadomości, była pani Maria Domagała. Ta pani w tej chwili ma 84 chyba lata, a dużo rzeczy pamięta od swojej matki, której opowiadała. Także, że dowiedziałam się o takich wydarzeniach, których nawet tata nie pisał po prostu w swoich pamiętnikach. To jest książka o dziejach pani rodziny, ale myślę, że może być interesująca dla każdego, bo tak jak pani powiedziała, to jest też książka o Chrzanowie, o ludziach, którzy tutaj kiedyś żyli. Tak, no to jest bardzo książka, ja myślę, że i nawet młodzież się zainteresuje, bo ojciec opisuje swoje życie dziecinne, jak uciekł z domu, jak był na służbie, jak niesamowite historie, jak pojechał do Krakowa jako 12-letni chłopak, bo był ciekawy zobaczyć Wawel i zobaczył Wawel i opisał o tym, jak to wyglądało. Czyli stare dzieje takie nawiązujące do szkolnictwa, w ogóle jak wyglądało szkolnictwo, poprzez cały okres wojny, życia już w Chrzanowie, bo w Chrzanowie na ulicy tutaj krakowskiej pracował u Niemca, który przejął warsztat masarski i prowadził sklep tutaj u Starzyńskich bodajże. To wszystko to ojciec po prostu opisuje. Opisuje też sprawy związane z policją tutaj w Chrzanowie. No bardzo, bardzo wiele rzeczy dotyczących samego Chrzanowa w okresie wojny i w okresie powojennym. I nie tylko Chrzanowa, bo uciekał przed gestapo, to był w Mysłowicach, był w Katowicach, także to wszystko opisuje. Pojawiają się tutaj postacie, o których często teraz uczymy się, na przykład myśląc o dziejach Chrzanowa, ale troszeczkę inaczej pokazane. Mam na myśli rodzinę Lewenfeldów choćby. To znaczy, pokazują się postacie, oczywiście, no z tym, że po prostu tata nie wybiera tych postaci. Wiadomo, że w wielu przypadkach wiele postaci historycznych się wybiela. Tutaj pokazane są takie fakty różne, zresztą mama też pokazuje, mówi o księdzu Kamińskim, który był w parafii świętego Mikołaja, no też niezbyt zawsze pochlebnie. Także są tam takie wspomnienia jak najbardziej, tylko tak jak powiedziałam, jest to takie no, do bólu szczere. Dzieje rodziny Sroków wydane przez Chrzanowską Bibliotekę i tutaj dostępne dla zainteresowanych? W ramach Biblioteki Regionalnej Ziemi Chrzanowskiej właśnie biblioteka wydaje tą książkę. Jest wydawcą jak gdyby. W tamtym roku otrzymałam mistrza regionalizmu Ziemi Chrzanowskiej za te moje zbiory, a w tym roku jest właśnie wydana książka. Na razie ta publikacja to jest taką, no, taką jaskółką, że tak powiem. 2017 rok okazał się pomyślny dla chrzanowskiej książnicy. Zdobyła kilka nagród i tytułów. Pierwszy wiosną. Już w kwietniu, w pierwszej połowie roku, Chrzanowska Biblioteka otrzymała tytuł Mistrza Promocji Czytelnictwa. Była to trzecia nagroda w skali ogólnokrajowej w całej Polsce. W drugiej połowie roku doceniono organizowane od 7 lat przedsięwzięcie Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju. Zaproszono nas do Warszawy na konferencję, gdzie Chrzanowska Biblioteka jako jedna, reprezentująca oczywiście miasto Chrzanów, jako jedno z czterech miast zostało poproszone o przygotowanie prezentacji dotyczącej zrównoważonego transportu jako przykład dobrej praktyki. Chrzanowska Książnica zajęła też wysoką lokatę w rankingu bibliotek. Uplasowaliśmy się na pierwszym miejscu w Małopolsce. Jesteśmy najlepszą biblioteką w Małopolsce w roku 2017 i zdobyliśmy czwarte miejsce w Polsce. Miła informacja dotarła także do Chrzanowa od jury konkursu na moderatora dyskusyjnego klubu książki w Małopolsce. Najwyższy tytuł zdobyła moderatorka z Krzeszowic, ale dwie chrzanowskie bibliotekarki, Olgę Nowicką i Ewelinę Delugę, uznano moderatorkami 11-lecia. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Mamy jeszcze kilka zapowiedzi imprez kulturalnych i sportowych. W 15. Chrzanowskim Biegu Sylwestrowym wystartuje rekordowa liczba biegaczy. Już potwierdziły swój udział 172 osoby, a zgłoszenia będą jeszcze przyjmowane w Sylwestra w Biurze Zawodów w Zespole Szkół nr 1 w Chrzanowie. Tegoroczny bieg organizują zawodnicy Klubu Sportowego Kościelec Chrzanów wraz z rodzicami przy pomocy licznych gminnych instytucji oraz sympatyków biegania. Patronat honorowy nad imprezą objął burmistrz Chrzanowa. Start biegu o godzinie 11 z parkingu poniżej krytej pływalni.
Miejski Ośrodek Kultury przygotował dwie propozycje dla mieszkańców na tegorocznego Sylwestra. Szampańskie disco na rynku oraz sylwestrowa noc filmowa w kinie Sztuka. Ostatnią noc 2017 roku oświetni koncert w wykonaniu 9-osobowego składu Disco Night Fever. Goście będą się bawić w rytmach amerykańskiego disco funky lat 70. Impreza rozpocznie się o godzinie 23 i potrwa do godziny 1. Nowy rok przywitają pokazem multimedialnym, dokładnie o północy, połączonym z Fire Show. Z kolei kinomanów Moksir zaprasza na sylwestrową noc filmową do kina Sztuka na godzinę 21.30. Prawdziwa historia kobiety, która jak wilk z Wall Street wdarła się na szczyt, ale nie spodziewała się, jak twarda musi być dziewczyna, by przetrwać w męskim świecie. To pierwszy film przygotowany na noc sylwestrową pod tytułem Gra o wszystko. Drugi film, który zobaczą widzowie, to ekranizacja klasycznej powieści detektywistycznej Agaty Christie Morderstwo w Orient Expressie. W przerwie między filmami słodki poczęstunek oraz toast za nowy rok. And who are you? My name is Hercule Poirot and I am probably the greatest detective in the world. 5 stycznia o godzinie 18.30 w kościele Świętego Mikołaja odbędzie się wyjątkowy koncert kolęd w wykonaniu chóru dziecięcego, solistów i orkiestry kameralnej Opery Krakowskiej. Szanowni przypadkowo został wybrany na miejsce tego wydarzenia. Jednym z członków chóru jest szanowianin Łukasz Skowroński, uczeń 6 klasy szkoły podstawowej nr 6 w Kościelcu. Wstęp wolny. 6 stycznia, jak co roku, Moksir zaprasza mieszkańców Szanowa na Orszak Trzech Króli. Przed południem z trzech parafii, na Kątach, Kościelcu i na Rozpontowej, ruszą trzy orszaki, by spotkać się na Placu Tysiąclecia. Stamtąd nastąpi przemarsz na rynek, gdzie trzej królowie złożą pokłon dzieciątku. A od godziny 14 w sali teatralnej rozpocznie się małopolski przegląd grup kolędniczych Herody. Z kolei 14 stycznia 2018 roku o godzinie 18 zapraszamy na noworoczną galę, koncert wiedeński i muzykę filmową. W sali teatralnej Moksir będzie można usłyszeć światowe szlagiery operetkowe i filmowe. Wystąpi aż 50 najlepszych wykonawców, solistów, muzyków, tancerzy baletowych oraz chórzystów Narodowego Teatru Opery i Baletu z Odessy. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w ostatnim programie 2017 roku. Z okazji nadchodzącego 2018 roku życzymy Państwu spełnienia wszystkich marzeń, no i oczywiście zapraszamy do oglądania naszej telewizji. Do widzenia.